Krymitalia. Kryminalna Italia. Odcinek 124. Zabójcza zazdrość. Dzień dobry. Buongiorno. Dzisiaj zabieram Was do regionu Lombardia i znajdujemy się w jednej z południowych dzielnic głównego miasta tego regionu, czyli Mediolanu. 10 grudnia 2008 roku znika bez śladu pewien mężczyzna. Nazywa się on Stefano Cerri, jest przedsiębiorcą, a dokładniej prowadzi mały zakład usług graficznych. I to właśnie wtedy, kiedy w czwartek rano 11 grudnia nie pojawia się w swojej firmie, zaniepokojeni bliscy orientują się, że Stefano przepadł bez wieści poprzedniego dnia. Ostatni raz był widziany przez swoją córkę 10 grudnia rano. Ponieważ wtedy padał w Mediolanie śnieg, no to ojciec zapytał dziewczynę, czy potrzebuje podwózki do szkoły, ale ona odpowiedziała, że nie ma takiej potrzeby, więc Stefano wyszedł jeszcze zanim ona poszła do szkoły. Z domu wyszedł do swojej pracy, no i od tego momentu już go nikt nie widział. Zadzwonił jeszcze do córki 10 grudnia około godziny 18:40 i córka powie, że była to dosyć nietypowa rozmowa. To znaczy ogólnie jej ojciec był dość spokojną osobą, raczej nie chodził nigdy zirytowany czy podenerwowany, bo na przykład był w stresie czy coś takiego, ale właśnie tak nietypowo podczas akurat tej rozmowy wydał jej się zdenerwowany. Właściwie nie rozmawiali o niczym szczególnym, on tylko zadzwonił i poprosił szybko swoją córkę, żeby podała mu do telefonu mamę. Ale ponieważ akurat kobiety nie było w pobliżu, no to szybko odłożył słuchawkę, połączenie zostało przerwane. Potem około godziny 21:00 dziewczyna poszła jeszcze na zajęcia taneczne i do domu wróciła dopiero około 23:00 i ojca wtedy jeszcze w domu nie było. Zdarzało się wcześniej czasami, że Stefano wracał późno z pracy, że tam się dłużej zasiadywał, no bo miał swoją firmę, więc musiał dopełnić, tam dopilnować, żeby wszystkie zlecenia zostały wykonane na czas. Więc zdarzało się właśnie, że w tej firmie też do późna przesiadywał, no ale za każdym razem, jeśli taka sytuacja miała mieć miejsce, to dawał znać, czy to żonie, czy córce. Kobiety postanawiają na razie tak od razu nie zawiadamiać karabinierów. Rozmawiają i zastanawiają się, no co mogło się wydarzyć. Wcześniej była taka sytuacja, poprzedniego dnia, że żona Stefana odprowadzała swojego kolegę na przystanek. No i kiedy on nie wrócił do domu, to pomyślała, że może mąż to widział, że może poczuł się o nią zazdrosny i dlatego dokądś sobie pojechał, nie uprzedzając nikogo, no ale na pewno niedługo wróci. W ogóle tutaj, szczerze mówiąc, takie wątki zazdrości, aż takiej do przesady, które się przewijają w tych włoskich sprawach, też mnie bardzo frapują, bo czasami to wystarczy, tak jak tutaj, no jakieś drobna iskra, coś o czym nikt pewnie by nie pomyślał, a tutaj przychodzą do głowy takie rzeczy typu, że a może mnie widział z kolegą i może od razu wpadł we wściekłość i sobie gdzieś pojechał, żeby odreagować. No cóż, w każdym razie żona i córka przez to, że Stefano nie wraca na noc, praktycznie przez całą noc nie śpią. Rano dziewczynka normalnie idzie do szkoły, no dziewczynka właściwie nastolatka, no a żona postanawia od razu udać się do miejsca pracy swojego męża, do tej firmy graficznej. Idzie tam, dzwoni domofonem, no ale niestety nikt jej nie odpowiada. Na pewno zauważa od razu, że przed budynkiem jest zaparkowane auto jej męża, natomiast metalowe rolety w oknach biura nie są opuszczone. Czyli wygląda to tak, jakby mąż nie zdążył tego biura zamknąć na noc. Jeśli orientujecie się we włoskich realiach, no to pewnie wiecie, że tam bardzo dużo firm, sklepów na noc jest właśnie zamykanych takimi porządnymi metalowymi właśnie kratami czy roletami, różnie.
Kobieta próbuje też dodzwonić się na telefon firmowy, a także na komórkę swojego męża, no ale niestety bezskutecznie. Powiadamia więc szybko jego brata i wkrótce na miejsce pod firmę przychodzi też sekretarka. Jest wtedy około 9, 9.15 rano 11 grudnia. Żona Stefana jest już wtedy bardzo zaniepokojona. Minęła cała noc, mąż nie dał zupełnie żadnego znaku życia, więc nawet ta teoria z tą irytacją spowodowaną jakąś tam zazdrością wydaje się trochę już naciągana. No i ta sekretarka, która właśnie pojawia się w pracy, zawiadamia też na prośbę żony karabinierów. Przyjeżdżają na miejsce też strażacy i oni forsują drzwi właśnie firmy i wchodzą do środka. No wszystkim wydaje się, że jest jakaś tam szansa, że może na przykład Stefano poprzedniego wieczora źle się poczuł, że może leży gdzieś tam w środku nieprzytomny i czeka właśnie na pomoc. No ale niestety w środku nikogo nie zastają. Nie ma też żadnych śladów bałaganu, nieporządku, a na ladzie recepcji leżą projekty, które Stefano miał dostarczyć klientowi właśnie tego dnia, 11 grudnia. No i to też się wydaje bardzo niepokojące, ponieważ zawalanie pracy jest akurat do Stefana zupełnie niepodobne. Nawet zdarzało się, że no jak był chory, jak miał wysoką gorączkę, źle się czuł, to i tak chodził do firmy, i tak pracował, nigdy nie odpuszczał. I no nikt ze współpracowników mężczyzny, ani sekretarka, ani współpracownik, który właśnie jest tam w firmie z nim na co dzień, nic nie wiedzą, co się mogło wydarzyć i gdzie jest Stefano. Mężczyzna po zakończeniu dnia pracy nie poinformował tego swojego współpracownika, dokąd się udaje, nie powiedział mu też, jakie ma plany na wieczór. Żona jest już w tym momencie bardzo, bardzo przestraszona i wie, że na pewno stało się coś złego. I jest tą świadomością, no niestety tak porażona wręcz, że nawet mdleje tam na miejscu w tej firmie i dopiero budzi się po jakimś czasie w karetce pogotowia, kiedy pielęgniarka tam mierzy jej ciśnienie i jakoś tam próbuje jej pomóc. No więc totalny szok, totalny strach. Policja postanawia sprawdzić tak na sam początek firmy taksówkarskie, no bo skoro auto Stefana stoi pod biurem, to znaczy, że jeśli gdzieś pojechał, no to mógł skorzystać z jakiegoś innego środka transportu. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że pogoda też była w tamtym czasie niesprzyjająca. Jak już wspomniałam na wstępie, akurat tamtego dnia padał śnieg. No i funkcjonariusze sprawdzają również, czy paszport Stefana nadal znajduje się w domu. No i tak, okazuje się, że tak, a oznacza to, że w tym przypadku raczej nie mógł on nigdzie wyjechać, no na pewno nie za granicę. To sprawdzenie firm taksówkarskich również nie przynosi żadnych wymiernych rezultatów. W trakcie śledztwa i sprawdzania tych wszystkich wątków wychodzi na jaw, że Stefano nawiązał pozamałżeńską relację z kobietą, która nazywa się Iwana Siviero. No i ta Iwana właśnie, do której policja dociera, opowiada, że miała spotkać się ze swoim kochankiem właśnie 10 grudnia, ale po pierwsze nie była akurat tego dnia w formie, a po drugie bardzo nie lubiła prowadzić samochodu, kiedy była taka pogoda, kiedy tak bardzo sypał śnieg, dała więc znać Stefanowi, że tym razem to spotkanie ich nie dojdzie do skutku. Opowiada też, że odkąd się znają, to mieli zwyczaj dzwonić do siebie każdego dnia rano, kiedy każde z nich było już w swoim miejscu pracy. No i tak też Iwana zrobiła 11 grudnia, ale nie dodzwoniła się, nikt nie podnosił słuchawki. Kobieta jednak nie poddawała się, próbowała dalej skontaktować się z mężczyzną i w końcu sekretarka w jego firmie poinformowała ją, że Stefano poprzedniego wieczora nie wrócił do domu i rano nie przyszedł też do pracy, że po prostu zaginął, zniknął bez śladu i nikt nie wie, co się mogło z nim stać.
Iwanę, kiedy dowiaduje się o tym, przechodzi od razu zimny dreszcz, ponieważ jest ona niemal pewna, co mogło spotkać jej kochanka. I natychmiast też zgłasza to, co jej chodzi po głowie, karabinierom. A mianowicie, według niej, to jej ex-partner, który nazywa się Stefano Savasta, czyli drugi Stefano, tak? Ten, który zaginął, nazywa się Stefano Cerri. Natomiast były partner Iwany, obecnej kochanki Stefana Cerri, nazywa się Stefano Savasta. Mam nadzieję, że się nie pogubicie w tej mozaice. No więc ona sądzi, że to właśnie Stefano Savasta, jej były partner, zrobił krzywdę jej obecnemu partnerowi, a miał to zrobić dlatego, że był o nią potwornie, chorobliwie zazdrosny, uważał ją wręcz za swoją własność i nigdy nie pogodził się z tym, że się rozstali i że ona znalazła sobie kolejnego kochanka. Kobieta twierdzi wręcz, że Stefano Savasta nie tyle zrobił krzywdę temu drugiemu Stefanowi, ale go po prostu zamordował. Miał już wcześniej grozić, że pożałują oboje tego, że ze sobą się związali. Powiedzmy sobie słówko na temat tej nowej postaci w całej tej układance. Stefano Savasta ma 52 lata i jest uznanym biznesmenem, właścicielem agencji graficznej. A więc branża jest ta sama co Stefano Cerri, który też miał swój mały zakład graficzny, tyle że firma Stefana Savasty jest dużo większa. Savasta jest również ojcem trójki dzieci i dotąd nie ma na swoim koncie żadnych problemów z prawem. Z Iwaną był związany przez wiele, wiele lat i była ona wcześniej pracownicą jego firmy. Oczywiście Savasta ma cały czas żonę. Właśnie może będę mówiła o nim po nazwisku, a o tym pierwszym Stefano będę mówiła po imieniu, to wtedy może się nam nie pomyli. W każdym razie Savasta ma żonę, ma dzieci, no i miał tę wieloletnią kochankę Iwanę. Było to na samym początku na pewno bardzo silne uczucie. Wchodziły tam w grę mocne dosyć emocje, a świadczą o tym m.in. listy, jakie para między sobą wymieniała. I są to takie listy pełne różnych wyznań, różnych czułych słów, oczywiście obietnic do zgodnej miłości, póki śmierć ich nie rozłączy i tak dalej. Były tam na przykład rzeczy w stylu, ona, Iwana, pisała do Savasty, upoważniam cię do tego, żebyś strzelił mi w głowę, jeżeli kiedyś cię zostawię. No i tego typu właśnie zdania. W pracy, w firmie Savasty, romans ten był trochę taką tajemnicą Poliszynela, ponieważ zarówno Savasta, jak i Iwana, tak jak powiedziałam, nie byli ludźmi wolnymi. To znaczy, każdy z nich normalnie pozostawało w związku małżeńskim, ale wszyscy, którzy z nimi pracowali, no oczywiście głupi nie byli, więc widzieli, co się święci, widzieli, że ci dwoje są ciągle na sobie uwieszeni, ciągle do ciebie przyczepieni. No takich rzeczy też pewnie nie jest tak prosto, takie rzeczy ukryć na samym początku związku, kiedy jest ta cała euforia, dużo emocji i tak dalej. Niektórzy pracownicy, tacy dalsi, czy właśnie klienci, którzy tam czasem wpadali, to myśleli nawet, że to właśnie Iwana jest żoną Savasty, no bo prawdziwa żona, ta prawdziwa, w sensie legalna żona, według prawa tam akurat w firmie za bardzo nie bywała, a była tam ciągle Iwana. Więc co bo niektórzy sądzili, że to właśnie ona jest żoną Savasty. No bo Savasta z tą Iwaną był właściwie ciągle. Czy zatem jego żona coś wiedziała, coś podejrzewała? Ona na procesie, do którego dojdzie, zezna, że tak, miała podejrzenia, że mąż nie jest jej wierny, ale pewności nabrała dopiero, kiedy wybuchła cała ta sprawa z zaginięciem Stefana. Okazuje się, że Savasta przygotował nawet w swojej firmie specjalny pokój do spotkań z Iwaną i co bardzo uderzyło jego żonę, kiedy już poznała całą prawdę, to właśnie to, że ten pokój, a raczej bardziej taka garsoniera, sypialnia, wyglądał praktycznie identycznie jak sypialnia w ich wspólnym domu.
Ona powie, że na ścianie wisiał nawet ten sam obraz z takim charakterystycznym motywem aniołków z kaplicy Sykstyńskiej. No i ta żona była tym tak zniesmaczona, jak to odkryła, że po fakcie całkowicie przerobiła sypialnię w swoim domu, tak żeby nawet w najmniejszym szczególe nie przypominała ona tego pokoju przygotowanego przez jej męża dla kochanki. Iwana opowiada karabinierom, że Savasta był o nią strasznie, strasznie zazdrosny. Z tego, co zrozumiałam, to kiedy oni się poznali, to ona nie dość, że miała męża, bo ten mąż też był niepełnosprawny, później wam jeszcze trochę o tym powiem, w każdym razie jakieś miał problemy zdrowotne, ale byli normalnie ze sobą, to jeszcze dodatkowo miała kochanka i tego kochanka w końcu właśnie dla Savasty porzuciła. No niemniej jednak przez jakiś czas żyła podwójnym, albo może należałoby nawet powiedzieć potrójnym życiem, no bo był mąż, był stary kochanek i nowy kochanek. Mimo że Savasta miewał do niej często pretensje o to, że go zdradza i okłamuje, nie chciał się z nią rozstać. W 2001 roku podarował jej auto. No i właśnie od tego momentu, kiedy Iwana dostała od niego ten prezent, to zauważyła, że kochanek zna każdy jej krok, że wie o każdym jej posunięciu, o każdej sytuacji w jej życiu. I z tego właśnie wywnioskowała, że on po prostu założył jej podsłuch w tym podarowanym nowym samochodzie, ponieważ nie mógł znieść myśli, że nie wie, co się z nią dzieje, że jej nie kontroluje. I po wielu, wielu latach takiej, można powiedzieć, prawie że oficjalnej relacji, no bo oni za bardzo w tej firmie się z tym związkiem nie kryli, Iwana w końcu zaczęła się w tym związku dusić. Miała wrażenie, że Savasta chce ją mieć na własność, że najchętniej zamknąłby ją w złotej klatce, nie pozwalał jej rozmawiać z innymi ludźmi, spotykać się z kimkolwiek. No i zaczęły wybuchać na tym tle oczywiście kłótnie. Z świadkami tych kłótni bardzo często bywali również pracownicy Savasty. Iwana w pewnym momencie zaczęła wręcz się go bać, ale też bała się od niego odejść, ponieważ na tym etapie już Savasta zaczynał jej bardzo mocno grozić. No ale wreszcie w 2006 roku, a więc na 2 lata przed zaginięciem Stefana, postanowiła ostatecznie wyplątać się z tej relacji i uwolnić się od swojego namolnego, toksycznego kochanka. Savasta twierdzi trochę co innego. On mówi, że według niego no to wcale nie Iwana zerwała ten związek, ale była to wspólna decyzja, wspólnie podjęta, no i właściwie to nie było konkretnych powodów, dla których się rozstali. Był to raczej całokształt tej całej sytuacji, motywów. No oczywiście nie bez znaczenia pozostaje fakt, że oboje nie byli ludźmi wolnymi. Zaprzecza też, jakoby miał kontrolować Iwanę, zaprzecza, że był o nią chorobliwie zazdrosny. No jednak osoby, które dobrze go znają, zeznają, że po zakończeniu związku z Iwaną był bardzo załamany, że no, dało się odczuć i sam dawał to do zrozumienia, że czuje się głęboko i tak no, wręcz nieodwracalnie zraniony tym jej odejściem. Jeden z pracowników miał nawet widzieć, jak Savasta płacze, co nie zdarzyło się nigdy wcześniej przez 20 lat, jak go znał. No i cóż, według Iwany z kolei, po tym rozstaniu groźby ze strony kochanka ogromnie się nasiliły. Miał mówić jej rzeczy w stylu, że rozwali jej głowę, że sprawi, że skończy na wózku inwalidzkim do końca życia, że zabije każdego, kto się tylko do niej zbliży. Na procesie Savasty, który, jak pewnie już się domyślacie, zostanie oskarżony właśnie o zamordowanie Stefana, zeznaje psycholog, do którego chodziła Iwana. Opowiada on, że kobieta faktycznie miała ogromny problem z wyplątaniem się z romansu z Savastą, a głównym powodem tego właśnie problemu, tej trudności, był po prostu strach. Iwana bardzo bała się o swoje życie z powodu licznych gróźb ze strony byłego kochanka. Miała powiedzieć nawet temu psychologowi wprost,
że ona się boi o swoje życie. Boi się, że Savasta w końcu ją zabije. Jak już mówiłam, groźby stały się bardzo konkretne po tym, jak Savasta zrozumiał, że Iwana mówi już teraz serio i że faktycznie chce go zostawić. I były to teksty, oprócz tych, które już przytoczyłam, w stylu zjedzą cię myszy, zjedzą cię mrówki, rozpuszczę cię w kwasie, zakopię cię pod ziemią i tak dalej. Czyli takie bardzo konkretne słowa. Nie na zasadzie, że cię zabiję, tylko nawet jeszcze z takimi precyzyjnymi detalami. Stefan o wszystkiemu zaprzecza, a właściwie to nie do końca zaprzecza, tylko sprowadza te wszystkie groźby do zwykłych takich żartów, no może trochę przesadzonych, ale jednak on tego nie miał na myśli, on to wszystko mówił tak właśnie żartobliwie, taki rodzaj jego humoru. Opowiada, że do swoich pracowników też tak często mówił, na przykład kończ robotę albo cię podpalę. No i że wcale oczywiście nie miał tego na myśli, że naprawdę kogoś podpali, nie mówił tego poważnie, że był to jego sposób zmotywowania tych pracowników właśnie do dalszej pracy. No i to samo było według niego w przypadku Iwany. Nie chciał absolutnie faktycznie zrobić jej krzywdy, były to tylko głupie słowa. Sytuacja między Iwaną a Savastą skomplikowała się jeszcze bardziej, jeśli w ogóle to możliwe, kiedy w życiu kobiety pojawił się właśnie Stefano Cerri. Mężczyźni znali się, ponieważ, jak już wiecie, pracowali w tej samej branży i to była też taka relacja właśnie na zasadzie, że Stefano był dostawcą firmy Savasty, czyli dostarczał mu tam jakichś produktów potrzebnych do tych graficznych projektów, a taka poważniejsza relacja Stefana i Iwany zaczęła się w lutym 2006 roku. Iwana była przekonana, że udaje jej się cały ten romans utrzymywać w tajemnicy, zwłaszcza, że mniej więcej w tym okresie odeszła też z pracy u Savasty. I tak w ten sposób minęło około 9 miesięcy, czyli byli już po rozstaniu, ona już odeszła z tej firmy, poznała Stefana. No i w pewnym momencie, właśnie po tych 9 miesiącach, musiała na moment wrócić do siedziby firmy Savasty, żeby załatwić jakieś tam sprawy urzędowe, nie wiem, czy pobrać jeszcze jakieś wynagrodzenie, coś tam chyba chodziło o pobranie właśnie jakichś pieniędzy. No i wtedy, kiedy tam poszła, to bardzo dokładnie zrozumiała, że Savasta wie dosłownie wszystko, i to nie tylko o tym, że ona ma nowego partnera, że jest właśnie ze Stefanem, ale też o innych szczegółach z jej życia. Na przykład wiedział, gdzie w tym momencie pracuje, jakim samochodem jeździ, ile ten samochód kosztował, no po prostu wszystko. I podczas tego spotkania na sam koniec zapytał ją też, co niby będzie robić z tym człowieczkiem. W taki właśnie upokarzający sposób, mając oczywiście na myśli Stefana. Zapytana w sądzie o to, czy ona w ogóle planowała przyszłość z tym swoim nowym kochankiem, Iwana odpowiada, że oczywiście nie. To znaczy oni nie rozmawiali w ogóle o wspólnej przyszłości, ponieważ no, on miał córkę i głównie z tego powodu nie chciał rozstawać się ze swoją żoną, a z kolei ona, jak już też Wam napomknęłam, miała niepełnosprawnego męża i dla niej porzucenie tego męża oczywiście też nie wchodziło w grę. Opisuje ona swoją relację ze Stefanem jako miłość połączoną z przyjaźnią i wzajemnym wsparciem w każdym momencie życia. Żona Stefana zeznaje, że ich związek faktycznie w tamtym okresie przechodził kryzys. Uważa, że owszem, był on zbudowany na dobrych, solidnych podstawach, ale akurat w tamtym czasie mieli gorszy okres. No oczywiście zdarza się. Ale według słów żony nigdy nie myśleli o rozstaniu, o separacji. Zresztą to samo zeznaje też Iwana, że nie było mowy o jakimś tam zostawieniu swoich rodzin, nie było żadnych obietnic, żadnych wspólnych planów. Ona to tłumaczy tak, że po prostu się poznali, spodobali się sobie, no i zaczęli żyć chwilą, spotykali się, wzajemnie wspierali, nie mieli też wobec siebie kompletnie żadnych pretensji, żadnych oczekiwań.
Żona Stefana zeznaje również, że w pewnym momencie dowiedziała się o romansie swojego męża i powiedziała mu na spokojnie, bez awantur, że oczywiście mogą się rozstać, że córka jest już duża, jest już niemal dorosła. Ona też nie będzie absolutnie miała zamiaru w jakikolwiek sposób utrudniać mu kontaktów, ale Stefano miał wtedy jej powiedzieć, że relacja z Iwaną była dla niego błędem, że on nie chce zostawiać rodziny, nie chce zostawiać żony i robi to dlatego, że po prostu ją kocha, a nie dla córki. Tak zezna żona w sądzie. Iwana wiedziała więc, że Savasta zaczął ją śledzić i śledził też nie tylko ją, ale właśnie i Stefana, jej nowego kochanka. Oni starali się robić wszystko, żeby ta relacja rozwijała się w ukryciu, w tajemnicy, ale Iwana na pewnym etapie wynajęła prywatnego detektywa właśnie, żeby sprawdzić, czy Savasta kręci się tam gdzieś w pobliżu niej. No i on faktycznie potwierdził, że ciemne Audi z Savastą za kierownicą jeździło za nimi, kiedy oni się spotykali. Savasta wszystkiemu zaprzecza. Twierdzi, że nigdy nie śledził Iwany i Stefana. Przyznaje, że czasami tam może prosił swoich pracowników, żeby zrobili Iwanie jakieś zdjęcie z ukrycia, albo żeby sprawdzili, gdzie w danym momencie się znajduje, ale sam osobiście nigdy tego nie robił. Cóż, jeden z pracowników jednak, z pracowników właśnie Savasty, opowiada pewną szokującą historię. A mianowicie, jego pracodawca, Savasta, miał poprosić go o to, żeby zebrał odchody szczurów z pobliskiego kanału, który to kanał właśnie słynął z tych gryzoni i to ogromnych rozmiarów, a jego plan był taki, że chciał te odchody rozpuścić i podać Iwanie w jej ulubionym napoju do wypicia. Ów pracownik miał nawet widzieć, jak Savasta wstrzykuje te szczurze odchody do przygotowanej wcześniej herbaty. Według Savasty znowu wszystko to były tylko głupie żarty, a nie żadne jakieś tam poważne propozycje. Nigdy na serio nie prosił swojego pracownika, żeby mu on pomógł otruć Iwanę, tylko sobie żartował. Twierdzi też, że ten pracownik był uzależniony od narkotyków i mógł wielkie szczury widzieć na narkotykowym haju. I to zezna w sądzie. Ten sam pracownik, który opowiedział o planowanym otruciu szczurzymi odchodami, zeznaje, że Savasta poprosił go również o to, żeby sfingował napad na Iwanę. Mężczyzna nie chciał w ten sposób dopuścić do tego, żeby jego ex-kochanka poleciała na wakacje do Turcji z przyjaciółkami. I wymyślił, że gdyby skradziono jej torebkę z paszportem, no to nie mogłaby wsiąść do samolotu i podróż nie doszłaby do skutku. I pracownik opowiada, że prawie to zrobił, zgodził się, no bo oczywiście miał za to dostawać jakieś tam profity pieniężne. Wszystko było już dopięte na ostatni guzik, przygotowane, ale jednak w ostatniej chwili coś tam źle poszło, coś się nie udało i ten udawany napad nie doszedł do skutku. I Iwana poleciała na te wakacje. Ale doszło do tego, że Savasta wynajął pewnego mężczyznę, to był zresztą mężczyzna polecony mu przez tego pracownika, też z jakiegoś tam trochę szemranego towarzystwa, i on go wynajął, kazał mu lecieć w to samo miejsce co Iwana i mieć ją tam na oku. I ów mężczyzna w sądzie zeznaje, że Savasta mu za to zapłacił. Dał mu pieniądze, powiedział, że tam pierwszą część właśnie przed wylotem, drugą część miał dostać po powrocie. I zlecenie polegało na tym, że miał on się trzymać blisko, bardzo blisko, jak to określił, jego narzeczonej. Przypomnę, że już wtedy chyba od roku albo więcej nie byli razem. Miał ją obserwować, sprawdzać, czy z nikim się nie spotyka, czy z nikim nie rozmawia przez telefon i tak dalej. No i Iwana faktycznie wspomina, że była taka osoba w ich gronie, ona tam poleciała z przyjaciółmi na te wakacje, nie tylko z przyjaciółkami, ale chyba w jakiejś takiej mieszanej grupie
No i on się jakoś tam do nich dołączył, że niby też właśnie, no też jest Włochem, też jest w tym samym hotelu i co za tutaj zbieg okoliczności, więc będą sobie spędzać czas razem. I ona tak to opisuje, że chodził z nimi na plażę, na kolacje, na obiady, po prostu wszędzie się do nich przyłączał, do wszystkich wycieczek. I ona od razu zaczęła podejrzewać, że był to jakiś typ podstawiony przez tego jej nieobliczalnego ex-kochanka, no ale nie miała na to żadnego dowodu, a wprost też go nie chciała o to pytać. Ten pracownik Savasty, ten od szczurów, zeznaje, że on również bał się o życie Iwany. Zadzwonił więc do tego wynajętego typa, którego zresztą, jak wiecie, znał i którego sam polecił Savaście, i powiedział mu, że gdyby nawet, on tak to obrazowo bardzo zezna w sądzie, że gdyby nawet przyłapał on Iwanę na seksie z kilkoma mężczyznami naraz, to ma nic nie mówić o tym Savaście, bo on ją po prostu za to zabije. Savasta, zapytany o wszystko w sądzie, potwierdza, że tak, że wysłał typa do Turcji, ale absolutnie nie dlatego, że był zazdrosny o Iwanę, tylko dlatego, że bał się, że Iwana wyprowadza mu z firmy klientów. No przecież już u niego nie pracowała, ale kontakty do klientów cały czas miała, no więc on po prostu tylko i wyłącznie chciał w ten sposób zapobiec ewentualnej utracie korzyści majątkowych właśnie, która mogłaby być spowodowana tym odpływem klientów. Kuzyn Savasty zeznaje z kolei, że poprosił on go o śledzenie Iwany, ponieważ, jak się wyraził, pokłócili się z powodów zawodowych i Iwana zabrała mu 25% najlepszych klientów. Kazał mu się dowiedzieć, gdzie pracuje, do jakiej firmy tych klientów niby wyprowadza, i miał go również poprosić o to, żeby napadł na Iwanę pod parkingiem siłowni, z której ona cyklicznie korzystała. Jednak do tego nie doszło. Savasta posłał też do firmy Stefana swojego pracownika z ojcem. Pracownik zeznaje, że chodziło o podbieranie klientów i Savasta kazał im zagrozić Stefanowi, żeby po prostu przestał wchodzić Savaście w paradę, dlatego że właśnie tych klientów gdzieś tam mu wykrada, tak jak Iwana. Ale akurat podczas tego spotkania nie było mowy o Iwanie. Oni obaj, ten właśnie pan, ten pracownik i jego ojciec, który wtedy był z nim rzucać tam Stefanowi te groźby, zostaną za to skazani właśnie za groźby karalne. W listopadzie 2007 roku Savasta wynajął ponownie tego samego człowieka, który pojechał za Iwaną do Turcji i polecił mu napaść na nią, ale nie w celach rabunkowych czy żeby coś tam upozorować, tylko po to, żeby ją pobić. I wyraził się dokładnie tak. Wyślij ją na co najmniej pół roku do szpitala. No i niestety ten napad już doszedł do skutku. Iwana wiedziała właściwie od początku, że gdyby chodziło o rabunek, no to ten osobnik nie musiałby jej bić. Wystarczyłoby, żeby jej zagroził, a ona z chęcią oddałaby, no może z chęcią nie, ale nie protestowałaby, tylko oddałaby mu torebkę i biżuterię, no bo nie chciałaby ryzykować swoim życiem. Tak więc była pewna, że za tym wszystkim, za tym rzekomym napadem stoi jej ex-kochanek i że to jest tylko napad udawany, który właśnie miał na celu głównie pobicie jej. Dlatego też po tym napadzie Iwana złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ale Savasta też wszystkiemu zaprzecza. Według Iwany Savasta miał nadzieję, że pobiciem wymusi na niej uległość, sprawi, że jeszcze bardziej będzie się go bała, że zamknie się w domu, że przestanie spotykać się z kimkolwiek i oczywiście też ze swoim nowym kochankiem. No ale przeliczył się, ponieważ Iwana nie zamierzała tego robić i dlatego poszła na policję, właśnie po to, żeby mu pokazać, że jej to już nie rusza, że ona wyszła z tego zaklętego, toksycznego koła i że nie chce już mieć z nim nic wspólnego, a co więcej, nie boi się mu przeciwstawić. Tuż po zleceniu pobicia Iwany, Savasta miał poprosić tego samego człowieka
o napad na Stefana. Miał mu jednak powiedzieć, że takie pobicie jak w przypadku kochanki nie wystarczy i że ma albo go po prostu tak zmaltretować, że go własna matka nie pozna, albo wręcz sprawić, że zniknie na zawsze. Miał też go zapytać, czy zna ewentualnie jakichś ludzi, którzy mogliby to zrobić, to znaczy sprawić, żeby Stefan zniknął. Tym razem jednak mężczyzna był już nieco mądrzejszy i nie zgodził się brać w tym udziału, no ale też niestety nikogo nie powiadomił, na przykład policji, o takich planach. Stefano zadzwonił w styczniu 2008 roku do firmy Savasty. Rozmawiał wtedy z jednym z jego pracowników, a właściwie tak trochę wypytywał go o to, czy jego zdaniem Savasta jest w stanie, czy jest zdolny do tego, żeby naprawdę zrealizować groźby, które w ostatnim czasie ciągle do niego kieruje. Pracownik odpowiedział mu, że nie sądzi, ponieważ Savasta ma na szali za dużo. Ma rodzinę, ma dobrze prosperującą, znaną firmę, karierę, majątek, reputację. No i dlatego nie wydaje mu się, żeby Savasta zdecydował się na coś takiego. Stefan opowiedział wtedy też, że Savasta groził nie tylko jemu, ale także jego córce i żonie. Na procesie zeznają właśnie też obie panie, czyli i córka, i żona Stefana. I obie są pewne, podobnie zresztą jak Iwana, że Stefano nie odszedłby z własnej woli. Przede wszystkim nie zostawiłby swojej córki. Dziewczyna była jedynaczką, oczkiem w głowie rodziców, zwłaszcza właśnie taty. Byli ze sobą bardzo mocno związani. No i Stefano bardzo ją kochał. Tak więc jedyne rozwiązanie jest takie, według bliskich Stefana, że za wszystkim stoi Savasta. To właśnie on albo ktoś przez niego wynajęty sprawił, że Stefano zniknął bez śladu. Żona i córka zeznają, że Stefano wymienił kilka razy w domu nazwisko Savasta. Mówił im to w tym kontekście, żeby uważały na siebie, ponieważ jest to osoba niebezpieczna, która ma z nim na pieńku i on się boi, że z zemsty może coś zrobić jego rodzinie. Pracownik Savasty zeznaje, że tuż po zniknięciu Stefana Savasta powiedział do niego coś takiego. Widzisz, co mu zrobiłem? I dla niego było oczywiste, że ma on na myśli właśnie Stefana i że on tego mężczyznę po prostu zabił. Savasta, pewnie się tutaj nie zdziwicie, ale oczywiście zaprzecza, że taka rozmowa kiedykolwiek miała miejsce. Ale jest jeszcze jedna rozmowa. Tym razem jest to rozmowa podsłuchana w samochodzie przez policję. Savasta i jego szwagierka wsiadają do auta, za chwilę ruszają, słychać odpalanie silnika i Savasta mówi coś takiego. On jest już 2 metry pod ziemią, odnosząc się właśnie do zaginięcia Stefana. Ta szwagierka zezna później, że w rozmowie chodziło im o kota, który zaginął kilka dni wcześniej, a później się odnalazł. Ale no, dla oskarżenia jednak było to zinterpretowane w ten sposób, że on się odnosił do tego zaginionego właśnie swojego rywala. Na niekorzyść Savasty, oprócz tego, że prześladował swoją ekskochankę oraz groził jej i jej nowemu partnerowi, przemawia też szereg innych poszlak. Policja odkrywa, że mężczyzna miał sekretny telefon, na który 10 grudnia, czyli w dzień zaginięcia Stefana, przyszły 2 SMS-y z telefonu człowieka o imieniu Omar, obywatela Dominikany. No i śledczy sprawdzają ten telefon, no bo sprawdzają wszystkie połączenia, które w tamten dzień były wykonane i odkrywają mnóstwo połączeń wykonanych właśnie 10 grudnia do 3 jego współobywateli, Dominikańczyków. Cała czwórka zostaje więc wezwana na przesłuchanie. Jeden z nich ma na imię Wilton, zeznaje cały we łzach, że Omar zaproponował mu szybką pracę i zaoferował za nią 2000 euro.
Mieli tylko pobić jakiegoś człowieka za to, że nie chciał oddać długu jakiejś innej osobie, ale Wilton nie wiedział, komu dokładnie. Najpierw nie chciał się na to zgodzić, ale ponieważ dopiero co urodziło mu się dziecko i desperacko potrzebował pieniędzy, bo zarabiał legalnie niestety mało, no to zdecydował się wziąć udział w tej akcji. I 10 grudnia wieczorem, około godziny 19, on i jeszcze trzech innych dominikańczyków podjechało pod firmę Stefana białą furgonetką. Kiedy, jak zeznaje Wilton, Stefano opuszczał kraty i zamykał biuro, złapali go i wciągnęli do samochodu. W samochodzie był czarny worek, kilof i łopata. I według niego Stefano został od razu pobity na śmierć. Następnie Wilton opisuje, dokąd pojechali. Opisuje, że samochód się zatrzymał, wszyscy wyszli bez słowa, a on został z ciałem Stefana w środku. Pozostali wrócili dopiero po około 2-3 godzinach. On bał się cokolwiek zrobić, w ogóle nie zaglądał na tył furgonetki, bo był przekonany, że Stefano już nie żyje. Po powrocie pozostałych wszyscy razem pojechali do Rozzano, miejscowości niedaleko Mediolanu, w pobliże centrum handlowego Fiordaliso. I tam mężczyźni mieli wykopać grób, w którym pochowali Stefana. To wszystko wydaje się dosyć spójne, ale nie jest jednak takie proste. Ponieważ obrońcy Savasty zwracają uwagę na nieścisłości w tych zeznaniach. Według sekretarki firmy Stefano zawsze używał pilota do krat, które były opuszczane i podnoszone automatycznie. Mówimy o tych kratach oczywiście w jego firmie. Niemożliwe jest więc, żeby Wilton widział go na zewnątrz, jak fizycznie sam opuszcza te kraty. Poza tym, skoro porwali go, no to dlaczego nikt tego porwania nie widział? Dlaczego nikt nie słyszał krzyków? Przecież nie znajdowali się pośrodku niczego, tylko w środku miasta. Po trzecie, wybór miejsca pochowania ciała też wydaje się bardzo nieoczywisty. Nie było to totalne pustkowie, las, łąka, pole, ale oświetlone miejsce niedaleko centrum handlowego, w którym były jednak spore szanse na pojawienie się świadków. No i najważniejsza rzecz. Po tym, jak Wilton wskazał dokładne miejsce pochówku ciała Stefana, policja nic tam nie znalazła, ani śladu mężczyzny. Z drugiej jednak strony, już wtedy w tamtym miejscu zaczęły się prace budowlane pod budowę autostrady. Więc istnieje jakaś tam szansa, że ciało zostało po prostu niechcący i nieświadomie gdzieś przesunięte czy głębiej wkopane. No, coś takiego mogło mieć miejsce. Niemniej jednak sugestia jest taka, że Wilton zeznaje nieprawdę, ponieważ jako obcokrajowiec i osoba bez żadnych funduszy na obronę woli się przyznać do czegoś, czego nie zrobił i dostać za to mniejszy wyrok, niż ryzykować i iść na przykład na 30 lat do więzienia. Właśnie dlatego według obrony za każdym razem w zeznaniach twierdzi, że był tylko świadkiem, że stał z boku i że bezpośrednio nie był sprawcą tego morderstwa. Omar z kolei, ten, który według Wiltona kierował całą akcją, poznał się z Savastą w pracy. Miał od znajomego sporą partię perfum do sprzedania, ale były te perfumy tylko w szklanych buteleczkach, nie miały tych kartonowych opakowań. No i ktoś wtedy polecił mu firmę Savasty, która właśnie między innymi tym się zajmowała, tworzeniem opakowań na artykuły kosmetyczne. Żona Omara zeznaje, właściwie była żona, że jej eks-mąż bardzo często podnosił na nią rękę. Raz pobił jakiegoś chłopaka też do tego stopnia, że tylko cudem lekarze zdołali go przywrócić do żywych. Kiedy mieszkali jeszcze na Dominikanie, ona była Włoszką, ta kobieta, to była już tak przerażona agresją Omara, że powiedziała mu, że odchodzi i że wraca do Włoch. No i wtedy Omar odpowiedział, że może wracać, ale ma mu dać swoje pieniądze. I wtedy też miał wyjąć pistolet i przyłożyć jej go do głowy. No na szczęście go nie użył, ale kobieta ostatecznie
była już tak zmęczona, tak przerażona nim, że ostatecznie wróciła właśnie do Włoch, ale Omar przyjechał jeszcze za nią, przez miesiąc mieszkał u niej w domu i dopiero po miesiącu ostatecznie się rozstali, on znalazł sobie kolejną dziewczynę, no i z tą kolejną też oczywiście zaczęła powtarzać się ta sama historia, czyli kłótnie o pieniądze, o jego późne powroty, o zdrady, agresja, podnoszenie rąk itd., itd. Jeden z dominikańczyków, rzekomo uczestniczących w morderstwie Stefana, nazywa się on Hernandez, zeznaje, że nie pamięta, co robił 10 grudnia, ponieważ był to dla niego normalny, zwykły dzień. Zapytany o to, po co dzwonił do niego Omar, odpowiada, że nie ma pojęcia. Oczywiście znali się, no, byli rodakami, należeli do społeczności dominikańskiej, często spotykali się na przykład w dyskotece, na takich latynoamerykańskich eventach, festiwalach, czasem grali razem w jakieś gry zespołowe, no ale nie jest w stanie sobie przypomnieć, o czym mogli rozmawiać właśnie tamtego konkretnego dnia. Pewna kobieta zeznaje jednak, że Hernandez był chłopakiem córki jej przyjaciółki i miał wyznać owej dziewczynie, że 10 grudnia uczestniczył w zabójstwie Stefana jako kierowca furgonetki. Hernandez zaprzecza, twierdzi, że ta dziewczyna kłamie. Nie rozumie też, dlaczego Wilton opowiada bzdury o rzekomym morderstwie. Przecież się znali, nawet pozwolił mu mieszkać w swoim domu, a zeznania Wiltona tłumaczy sobie tym, że mężczyzna był o niego zazdrosny. Czyli mamy tu kolejny wątek z zazdrością, aż za dużo tego w tej historii. A o co zazdrosny? Ano na przykład o to, że Hernandez miał samochód, a Wilton tylko skuter. Hernandez miał pieniądze, a Wilton wiecznie na minusie. I tak dalej, i tak dalej. Wilton twierdzi, że po 10 grudnia, czyli po morderstwie Stefana, zaczął bać się Omara. Jednak znowu, zdjęcia zrobione im po tej dacie wskazują na coś zgoła innego. Widać, że mężczyźni tam razem piją, obejmują się, śmieją, świetnie się bawią. No i nie wygląda na to, żeby Wilton, tak jak twierdzi, obawiał się tego Omara. Jedna z dziewczyn Omara, bo miał on ich więcej niż jedną naraz w tym samym czasie, przyznaje, że Omar poprosił ją o zapewnienie mu fałszywego alibi na dzień 10 grudnia 2008 roku. Z kolei do drugiej miał powiedzieć, że prokuratura nie ma wystarczających dowodów, żeby go skazać, ale nigdy też wprost nie powiedział jej, że jest niewinny. Reasumując, według oskarżenia dominikańczycy byli materialnymi wykonawcami czynu, czyli morderstwa Stefana. Natomiast mózgiem całej operacji i zleceniodawcą był Stefano Savasta. Motywem była oczywiście obsesyjna i bardzo niezdrowa zazdrość mężczyzny o Iwanę Siviero. Oskarżyciel żąda dla każdego z mężczyzn kary dożywocia, obrońcy natomiast wnoszą o uniewinnienie z braku wystarczających dowodów. Sąd przychyla się do wniosku prokuratury i skazuje wszystkich na dożywocie. Wyrok zostaje potwierdzony w sądzie apelacyjnym oraz w sądzie kasacyjnym. W 2014 roku, tuż po ogłoszeniu ostatecznych wyroków przez sąd kasacyjny, Savasta ucieka z aresztu domowego, w którym przebywał z przyczyn zdrowotnych, udaje się na dworzec, gdzie zamierza wsiąść do pociągu jadącego do Bolonii, nie zdąży jednak tego zrobić, ponieważ umiera na zawał serca na peronie. Ot taka ironia losu. No i wiecie co, ja jak zwykle przy takich zagmatwanych historiach to nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Zawsze mi przychodzi do głowy taka jedna rzecz. Jak bardzo to jest dziwne, ale też z drugiej strony fascynujące i niesamowite, że tak naprawdę nie wiemy nic właściwie o ludziach, których gdzieś tam mijamy, spotykamy na co dzień. Co więcej, bardzo często osoba, która wydaje nam się jakaś, na przykład miła, sympatyczna, to przysłowiowe, zawsze mówi dzień dobry na klatce,
tak naprawdę nie wiemy, jaka jest w środku, co w niej tam drzemie i do czego jest zdolna. Pomijam tutaj te wszystkie relacje, po prostu żona, mąż, kochanka, kochanek, były kochanek, przyszły kochanek, bo to jest też naprawdę nie do ogarnięcia i nie jestem w stanie pojąć, czemu ludzie aż tak bardzo uwielbiają sobie komplikować życie, podczas gdy w gruncie rzeczy to wszystko jest bardzo proste, tylko trzeba mieć chyba w sobie trochę odwagi, żeby żyć po swojemu, ale tak, żeby nie krzywdzić nikogo. I myślę, że to jest taka puenta na dzisiaj. Żyjmy tak, żeby nie krzywdzić nikogo, po swojemu oczywiście. I może druga sprawa, też zdanie, które mi się zawsze bardzo podoba, że nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Tak więc o tym pamiętajmy, bo to jest dobre w przeróżnych kontekstach i w przeróżnych sytuacjach życiowych. Dzięki wielkie za wysłuchanie dzisiejszej historii. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim moim patronom i wszystkim osobom, które wykupiły subskrypcję na Spotify. Jeśli ktoś się waha albo zastanawia, to bardzo do tego zachęcam, ponieważ, tak jak już mówiłam kilka razy wcześniej, na Patronite będą dla Was losowane fajne niespodzianki. Dziękuję Wam bardzo i słyszymy się za tydzień. Ciao!